Pierwotnio niedzielna szkółka języka polskiego w Szczercu to trzy malutkie pomieszczenia. Lekcje odbywają się w dwóch z nich, w środy, czwartki, piątki i soboty. I choć grupy są przeważnie kilkuosobowe, głównie ze względu na ciasnotę, to w każdym z tych dni kilkukrotnie się zmieniają. Zainteresowanie jest naprawdę bardzo wielkie, bo przychodzą do nas dzieci nie tylko z naszej miejscowości, ze Szczerca, a również z różnych bliskich miejscowości, takie jak Lany, Pustomyty, Nawaria, Siemianówki do nas przyjeżdżają. Jak ma na imię dziewczynka, która występuje w tekście? Kto wie? Rączka do góry. Emilko, proszę. Ewelina Kasprzyk do Szczerca przyjechała z Polski, skierowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. To dzięki niej dzieci poznają język polski, uczą się pisać i czytać, aby potem bez problemów posługiwać się poprawną i płynną polszczyzną. Dzieci mamy sporo, bo aż 55 osób do nas przychodzi i są to dzieci w najróżniejszym wieku. Moja najmłodsza uczennica ma 3,5 roku, jest w takiej najmniejszej grupie, gdzie głównie poprzez zabawę staramy się wprowadzać właśnie jakieś słowa, słownictwo związane z językiem polskim. Natomiast najstarsza uczennica w tej chwili ma lat 17, więc mamy tutaj cały przekrój od najmłodszych dzieci aż do młodzieży. Dla maluchów zajęcia po polsku to zabawa, ale dla trochę starszych sprawa jest zdecydowanie bardziej poważna. Większość z nich już teraz myśli o wyjeździe do Polski. Dobrze, że to jest polska szkoła, że nam nie trzeba będzie jeździć tak daleko aż do Lwowa, żeby się do polskich szkół, żeby tam się nauczyć polskiego języka. A dlaczego my uczymy ten polski język? Że dlatego, że można będzie potem pojechać do Polski, tam na studia, na pracy. To jest dla mnie ważne, przecież moja babcia pochodzi z Polski i uczy się języka polskiego z narodzenia i w planach mam wyjechać na studia do Polski. O język polski dbają często całe rodziny, w ogromnej większości mieszane, ale nie zapominające o swoich polskich korzeniach. W naszej szkole jest najmłodsza grupa, do której chodzi moja córeczka. I chodzi bardzo chętnie. Lekcje są w formie takiej zabawy. Pani nauczycielka z nimi śpiewa, tańczy, rysuje i przy tej pracy oni tam uczy się języka polskiego, kultury polskiej. Polska historia, tradycja i kultura mają tu wyjątkowe znaczenie. Szkoła w Szczercu nosi imię generała Stanisława Maczka, który właśnie tu się urodził. Spotykamy się, oglądamy razem filmy, chodzimy na wycieczki, jeździmy, mamy gry terenowe. Spotykamy się nie tylko z dziećmi, a również i z dorosłymi. A dzięki temu sobotnie niedzielne szkółki często spełniają rolę ośrodków polskiej kultury. Mamy szereg przykładów, gdzie taka szkoła sobotnio-niedzielna generuje działalność polską. I możemy się pochwalić licznymi, dobrymi przykładami takich placówek. Tu warto podkreślić szkołę sobotnio-niedzielą sióstr dominikanek w Żółkwi na przykład, albo szkoły, gdzie są nauczyciele z Orpegu oddelegowani, którzy są bardzo ważnym ogniwem edukacyjnym i takim kulturotwórczym. Działają przy rzymskokatolickich parafiach, polskich organizacjach i stowarzyszeniach. I często głównie dzięki wsparciu z Polski rozwijają swoją działalność. Pomagają nauczyciele z Polski, podręczniki i pomoce naukowe przekazywane przez polskie fundacje, konsulat, a często też prywatne osoby.